Leticia Calderun, 51L, odtwórczyni głównej roli w niegdyś popularnej meksykańskiej telenoweli Esmeralda. W tym roku musiała zmierzyć się z niemałym skandalem. Ojciec jej dzieci został aresztowany. A to tylko jeden z koszmarnych ciosów, z którymi przyszło jej się walczyć. To wzruszająca historia niewidomej, a przy tym pięknej dziewczyny. Tuż po narodzinach akuszerka zamienia ją w szpitalu z nowo narodzonym chłopcem. On trafia do jej bogatego domu, ona do jego biednej chaty. Po latach życie stawia ich na swej drodze. Pomiędzy Esmeraldą a Jose Armando wybucha miłość, jednak oni, by być razem, muszą pokonać wiele przeszkód. Reklama meksykańska telenowela z 1997 roku wszędzie, gdzie była wyświetlana, biła rekordę popularności. Również, w Polsce jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne fankluby serialu i aktorów grających główne role. Leticia Calderun i Fernando Colunga z dnia na dzień stali się bożyszczami publiczności. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych na zaproszenie TVN Leticia na sześć dni przyleciała do Polski. Odwiedziła, między innymi dom samotnej matki w chliczkach, centrum handlowe w Łodzi, gdzie na jej cześć uwędzono szynkę i nazwano ją imieniem Esmeralda, na kolacji w restauracji Magdy Gessler dostała tort, zaś w Warszawie wybrała się na zakupy i bawiła się w klubie nocnym. Z kolei w Czeladzi koło Katowic. Ze względów bezpieczeństwa odwołano spotkanie z fanami, gdyż ochrona nie mogła zapanować nad tłumem. W lipcu tego roku Leticia obchodziła 51. urodziny. Znów trafiła do gazet, ale nie z powodu nowej roli, a aresztowania jej drugiego, byłego już męża i ojca dwojga dzieci. Prawnika Juana Collado Został oskarżony o przestępczość zorganizowaną i pranie brudnych pieniędzy. W wyniku czego władze skonfiskowały mu majątek wart 76,5 miliona euro. Leticia i Juan poznali się w latach 90. On był już wcześniej żonaty, miał córkę i syna. Juan nie mógł się oprzeć urokowi sławnej aktorki. Ona rozstała się więc z pierwszym mężem. Nie mieli dzieci. Na świecie pojawił się Luciano, 2002. Niedługo okazało się, że cierpi na zespół Dauna i autonomię, zespół schorzeń, w których układ nerwowy nie działa prawidłowo. Płakałam, gdy dowiedziałam się o zespole Dauna. Pytałam, dlaczego tak się stało? Mówiła Leticia. Obawiałam się reakcji Juana, przecież miał już dwoje zdrowych, normalnych dzieci. Ale stanął na wysokości zadania i w pełni zaakceptował sytuację, czego dowodem może być fakt, że zaledwie trzy miesiące po urodzeniu Luciano, Leticia ponownie zaszła w ciążę i urodziła Carlosa, 2004. I ich wspólne życie, choć trudne ze względu na chorobę dziecka, wydawało się sielankowe. Leticia stwierdziła, że czas przejść na aktorską emeryturę i skupić się wyłącznie na rodzinie, dzięki dzieciom stałam się najszczęśliwszą kobietą na świecie, deklarowała. Wydała książkę Luciano, Anioł w moim życiu, w której opisała pierwsze pięć lat życia i wychowywania syna. I wtedy na, jej małżeństwie zaczęły pojawiać się rysy. Leticia, nie mogąc zrozumieć, dlaczego łan się, od niej oddala, zaczęła chorować przeszła poważną operację kolan i wtedy przyszło jej zmierzyć się z kolejnym ciosem. Okazało się, że jej mąż romansuje z aktorką Jadhirą Carillo. Jako kobieta oczywiście płakałam, cierpiałam, nie mogę wam powiedzieć, że to była miła wiadomość. Miałam inną wizję małżeństwa, mówiła dziennikarzom. Mój mąż po prostu zabrał swoje rzeczy w kilka dni po tym, jak razem śmialiśmy się. Jedliśmy kolację i spaliśmy w jednym łóżku. Czytaj dalej na następnej stronie.